witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie strój dnia, strój zwyczajny, codzienny, jak zwykle bardzo w moim stylu. Połączenie moich ulubionych jesiennych kolorów, bo strój bardzo jesienny, czyli koloru bordowego, takiego wina, takiego jasnego, mojego ulubionego swetra, no i czerni i złota oczywiście. Ulubione moje, wiadomo, to już jest jasne. Najpierw makijaż. Na sobie mam bardzo, bardzo prosty makijaż. Piękne dzisiaj rzęsy, dlatego że przykleiłam sobie rzęsy te z Artel, te mi Wispies. Pierwszy raz próbuję, testuję. Faktycznie wyglądają dość naturalnie, a oko wygląda dużo ładniej. Na ustach powiem, co mam, bo pewnie będą pytania. Również nowość z Barry M. Taka szminka, również w takim bordowo-fioletowym kolorze. Widzicie, no, że ona na ustach jednak trochę się różni. To jest kolor 160. I jeszcze tylko wspomnę o tym, co mam na paznokciach. To jest lakier z Barry M w kolorze Blueberry z tej kolekcji żelowej. Włosy sobie lekko podkręciłam. To jest bardzo prosta i szybka fryzura. Ona mi zajmuje 3 minuty. Bardzo prawdopodobne, że pokażę Wam, jak ją robię, bo często właśnie o to pytacie, a u mnie to jest bardzo szybka poranna akcja. Kolczyki mam, takie małe diamenciki z Sofil. Ostatnio jakoś ich w ogóle nie wyciągam, więc może średnio pasują chyba, ale tak włożyłam je już dawno temu i tak zostały. Na sobie z biżuterii mam jeszcze łańcuch z Primarka, który już dobrze znacie, mój zegarek z Michaela Korsa i mam jeszcze taki mały pierścioneczek, ale to jest prezent od babci, dawno, dawno temu go dostałam i jakoś tak go noszę. Jeszcze z biżuterii mam na sobie, o, nie wiem, czy to jest biżuteria, ale mam na sobie w każdym razie pasek z Primarka. Dalej mam na sobie zwykły, czarny, prosty top. Nie wiem, skąd on jest. Znaczy nie top, tylko t-shirt. Nawet nie wiem, skąd on jest. No i na dole mam spodnie z Primarka w takim bordowym właśnie kolorze, moim ulubionym, mój ostatni zakup. I na dole moje buty z ćwiekami, co zobaczycie zaraz. Tak to się prezentuje na dole, tak wyglądają te spodnie z butami moimi. No i teraz oczywiście dokonam straszliwej zbrodni, bo założę pogrubiający sweter. Sweter jest z Primarka, jest ciepły i bardzo przyjemny i myślę, że bardzo rozświetla tą jakże ponurą jesienną stylizację. Nie rzutuje mi absolutnie, jeszcze raz to powtórzę, że mnie pogrubia, więc tyle na ten temat. Jest ciepły i wygodny i bardzo przyjemny. I tak to się razem prezentuje. Zakładam jeszcze oczywiście torebkę. Torebka dzisiaj wygląda tak. To jest nowość w mojej szafie. Nowość Sami Dress. Postaram Wam się podlinkować tą torbę na dole. Myślę, że pasuje tymi właśnie czarnymi elementami do tej czarnej stylizacji i tym jasnym do swetra. Także dajcie mi znać, jak Wam się mój strój podobał i czy taka jesienna stylizacja jest dla Was, czy nie, i czy mi pasuje. A na koniec mam jeszcze bonus, bo przyniosłam naszego, znaczy przyniosłam, wzięłam z łóżka po prostu, naszego nowego przyjaciela, który ma u nas dom zastępczy i wiem, że wiele z Was chciało go zobaczyć, więc jest i nasza mała kita. No i tyle, idź już sobie do łóżka spać. No idź, on teraz nie chce spać, bo ja go obudziłam. Także to tyle, o, zaraz przewrócę kamerę. Dajcie znać, jak Wam się strój podobał i do zobaczenia.